Kowalczyk. I teraz Legia się tutaj musi pokazać. Nie było na spalonym Wszołek. Wszołek! Jest tam Kun! Kun do kogo? Za plecy Gualaeliti! Kolumbijczyka i stratę z Warszawy wyrównane! Walka o czwartą rundę kwalifikacji Ligi Konferencji Europy zaczyna się od nowa! Najlepsza akcja Legii w tym spotkaniu. Bardzo dużo zrozumienia, dużo komunikacji. Najpierw Wszołek, wydawało się, że już w drugie tempo będzie troszkę... ...może boiska. Idzie tam Wszołek, Slisz. Beckhardt nie przeciął tego gual! Dwa sytuacji, wszystko na to wskazuje, bo nie dość, że odrobili stratę z pierwszego meczu, to teraz to oni obejmują prowadzenie w całej tej rywalizacji. Brawo, po raz kolejny Eliti. ...do przodu, już tutaj popatrzył Josue. Zwrotne zagranie do Guala, Gual do Wszołka, Wszołek, Gual do pustej i to jest szert podwyższana 3-0, ale akcja po prostu palce lizać od samego początku, piłka krążyła jak po sznurku, no i było grzechem nawet nie wyłożyć jej do pustej bramki Tomaszowi Peckhartowi. No to była reklama doskonałego, szybkiego ataku, tu wszystko zagrało. Delikatne, oni wygrali z Banja-Luką 1-0 po 14 kolejnych meczach bez zwycięstwa u siebie. Uwaga, Huskowicz, Gruber! Przeprowadzić to praktycznie dwójką, ale ten atak gospodarzy. Tak, no niewiele tu się wydawało, że Legii może zdarzyć. W środkowej strefie boiska Legia nie pozwalała na nic, a tutaj przyspieszenie. Właśnie w stronę Schmidta. Wszystko na piłkę, też już tam się szybko pozbierał Augustyniak, bo wie, że musi zająć swoje miejsce w obronie, żeby nie było tam luki. Lewą stroną Polster, Fitz, blisko to wszystko, Gruber! Zasnął, kto nie wyszedł wyżej przed stoperów. Legia sama sprawia sobie nieprzyjemne zaskoczenie i bramki dla rywala, bez ataku na piłkę. Może teraz. No i teraz jest zagranie Josue do Wszołka, Beckhardt stara się nie spalić, Rosołek, jej Rosołek i Legia znów jest bliżej czwartej rundy, świetne rozegranie. Do zakończenia podstawowego czasu gry i oby końca tej rywalizacji, to Ranftl. 11 na 10 i znowu bez problemu podanie do środka, odegranie, boczny sektor boiska. No niewiarygodna sytuacja, jak dograć, chociaż wrzuca Slisz, jeszcze tam startował Beckhardt, Muci! 5-3, co się dzieje na Viola Park, to przechodzi na pewno do historii występów polskich drużyn w europejskich pucharach. Coś niesamowitego, Costa, Hitchcock, Runiajcz funduje nam tutaj.